Cześć, z tej strony Wiktor Bernacki, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale, w serii poświęconej marketingowi. Na tym kanale znajdziesz również serie poświęcone pomysłom na biznes, kulisom przedsiębiorczości, także jeśli ta tematyka Cię interesuje, to zapraszam Cię do innych publikacji. A w dzisiejszym odcinku o tym, jak zbudować landing page, który będzie miał konwersję na poziomie 50, 60, 70%. Które elementy należy uwzględnić podczas projektowania takiego landing page'a oraz jakich błędów nie popełniać. O tym wszystkim w dzisiejszym materiale. Na samym początku bardzo krótko o tym, czym jest landing page. Landing page jest to po prostu jednostronicowa strona zapisowa. Najczęściej taki landing page stosuje się podczas zapisywania się na webinar, podczas pobierania jakiejś darmówki, tak zwanego lead magneta. Wtedy ten landing page jest najbardziej popularny, najczęściej stosowany. Co zrobić oraz jakie elementy należy uwzględnić podczas budowy takiego landing page'a. Na samym początku może powiem, czego nie robić oraz jakich błędów nie popełniać, bo to jest często dużo bardziej istotne niż to, co na tym landingu się znajdzie. Także jakich błędów nie popełniać oraz co może bardzo mocno obniżać poziom konwersji na tym landing page'u. Punkt pierwszy, niby oczywisty, ale muszę o nim powiedzieć, jest to szybkość ładowania się tej strony. Nie ma możliwości w XXI wieku, w 2023, 2024 roku, żeby ten landing ładował się kilka sekund. Ktoś kliknie i momentalnie powinien zostać przekierowany do tej strony zapisowej. Jeśli on będzie czekał kilka sekund, coś się tam będzie ładowało, to bardzo szybko, tak jak na tą stronę wszedł, tak z tej strony po prostu wyjdzie, a w zasadzie nawet jej nie zobaczy, tylko przed załadowaniem się po prostu zamknie krzyżykiem to okno i po prostu jej nie zobaczy. Także szybkość ładowania się ze strony to jest absolutna podstawa. Mówię o tym, ponieważ część stron nadal ładuje się bardzo, bardzo wolno, jak na obecne standardy. Teraz, jak ktoś po 2 sekundach nie zobaczy tej strony, którą chciał zobaczyć, to po prostu wyjdzie i nigdy więcej nie wróci, na co nie możesz sobie pozwolić, bo będziesz po prostu przepalał budżety reklamowe, wpuszczając sobie z reklamy, które finalnie tej strony nawet nie zobaczą, bo po prostu wyjdą wcześniej. Także punkt 1 to jest szybkość ładowania się strony. Punkt 2. Też teoretycznie oczywiste, ale wiele osób nadal o nim zapomina, wiele organizacji w ogóle nie myśli o tym pod tym kątem. Większość użytkowników, którzy wejdą na Twoją stronę zapisową, na ten landing page, będą to użytkownicy wersji mobilnej. Czyli krótko mówiąc, wejdą na telefonie, tak? Będą stali gdzieś tam w korku, w pracy, w toalecie. Wejdą na ten landing page Twój na telefonie. I zdecydowana większość landing page'y nie jest absolutnie przemyślana pod tego typu urządzenie. To znaczy, brakuje tam zwymiarowania, brakuje tam dopasowania tekstu, czcionki, wielkości przycisków do wyświetlania na telefonie. Dużo firm projektuje stronę tylko i wyłącznie pod wersję na komputerze, a paradoksalnie z komputera skorzysta 20-30% osób wchodzących na ten landing page, a 80%, 70% to będą użytkownicy wersji mobilnych, o których często zapominasz. Złe zwymiarowanie będzie skutkowało nie tak wysoką konwersją, jak ona by po prostu mogła być. Także o tym pamiętaj, bo szkoda po prostu na tak błahej rzeczy marnować pieniądze, marnować czas. Błąd numer 3, punkt numer 3, jest to zbyt długa strona. I teraz się może zastanowić, jak to zbyt długa strona? No przecież to chyba dobrze, że na tej stronie jest duża ilość informacji. I tak, i nie. To zależy, bo w momencie, jak sprzedajesz coś, to oczywistym względem jest, że długa strona pozwoli zbić więcej obiekcji, pozwoli fajnie przejść tej osobie, która wchodzi na stronę, jakby wczuć się w ten produkt, utożsamić się z tym, utożsamić się z problemem, rozwiązaniem, które ten produkt daje, ale w momencie, jak ktoś wchodzi w korku na przykład na darmówkę, bo widział gdzieś tam Twoją reklamę na Facebooku, stoi w korku albo gdzieś coś tam innego robi, ma 2 minuty, tak? Wchodzi na telefonie pod ten Twój link i wie, że już coś zaraz ma tam robić, wchodzi pod ten link i wyświetla mu się taka ściana tekstu, to w większości przypadków po prostu zamknie, wyjdzie, bo nie ma czasu czytać. Także landing page w mojej ocenie, to jest tylko i wyłącznie moja ocena, możesz się z nią zgodzić, możesz się z nią nie zgodzić, powinien być na maksa krótki, wręcz trochę archaiczny. Dużo osób przywiązuje uwagę do estetyki, szczególnie kobiety, że ten landing musi być piękny, estetyczny, niesamowite efekty, ale mało osób tak naprawdę zwraca uwagę na to, że on ma być przede wszystkim skuteczny. Oczywiście estetyka też jest ważna, identyfikacja wizualna też jest ważna, tylko co Ci po pięknej identyfikacji wizualnej, jeśli landing będzie miał konwersję 1% albo 2%, tak? Więc ja wolę mieć 40, 50, 60, 70% konwersji na landingu, który nie będzie może
cudem techniki nie będzie najpiękniejszy pod względem szablonu, na którym jest wykonany, ale po prostu będzie skuteczny, będzie jasno komunikował, co ta osoba ma zrobić, gdzie ma kliknąć, żeby po prostu przejść przez ten cały proces i odebrać chociażby tą darmówkę. Także miej to na względzie, że często zbyt długi landing, zwłaszcza w przypadku darmówki, jest właśnie czymś, co paradoksalnie może tą konwersję zmniejszać. To miej na względzie, także ja bym tutaj bazował na prostym, wręcz czasami archaicznym landingu. Takim, oczywiście, mówię, to jest skrót myślowy, tak, pod kątem archaiczny. Chodzi mi tutaj po prostu, że ten szablon, ten układ jest ważny, ale też tutaj dużo bardziej ważna będzie sama merytoryka i tekst, a nie czy tam będą cienie na jakimś przycisku, czy tych cieni nie będzie. To jest już kwestia bardzo indywidualna, a część osób w ogóle nie zwróci na to uwagi, czy ten cień tam na tym przyciskiem to był, czy go nie było. On tam wchodzi na ten landing na 40 sekund w konkretnym celu. Pamiętaj, że osoba wchodząca na landing, ona chce zyskać coś, wchodząc na ten landing, tak? Czyli zyskać dodatkowe informacje, zyskać jakiś produkt, zyskać narzędzie, które, nie wiem, umożliwi mu zarabiać więcej, oszczędzać, usprawnić pewne procesy w firmie, tak? Osoba wchodzi tam z pobudek egoistycznych. Ona nie chce czytać o twojej firmie, jaka to twoja firma jest świetna, ile ona ma lat doświadczenia, ilu tam obsłużyła klientów i ile ludzi w niej pracuje i że ma dobrą jakość. Absolutnie go to nie interesuje, więc w ogóle takich informacji na tej stronie nie zamieszczaj. Osoba wchodzi, bo ma konkretny cel, w takiej pierwszej myśli, jaką on ma, ma mu pomóc rozwiązać dany problem. I to jest jego pobudka, dlaczego wchodzi na tą stronę internetową. Nie rób ściany tekstu, z którego niewiele wynika i który mówi o dobrej jakości i wieloletnim doświadczeniu, bo to absolutnie nikogo w dzisiejszych czasach już nie interesuje. Punkt 4, zbyt rozbudowany formularz kontaktowy, czy tam formularz zapisowy. Jeśli chodzi o formularze, to koncepcje są ogólnie dwie, strategie są dwie. Ja wychodzę z takiej dość prostej strategii. Mianowicie, jeśli chodzi o strony zapisowe typu landing page na lead magnet, to tam formularz ma dwa pola kontaktowe. Jest to pole z imieniem i nazwiskiem i mailem. Bądź mailem i numerem telefonu, ale najczęściej imię i nazwisko i mail. Nie zawieram na landingach, które prowadzą do darmówki, jakichś kodów pocztowych, jakichś miast, jakichś dziwnych informacji, które absolutnie nie są potrzebne na tym etapie. Osoba ma pierwszy kontakt z twoją marką, prawdopodobnie widzicie pierwszy raz. W jego głowie zresztą zastanów się, jak przebiega w ogóle jego proces myślowy, tak? On wchodzi na landing, chce pobrać e-booka, przykładowo, czy jakiś mini kurs, czy dostać dostęp tam do czegoś, i on wchodzi na landing i ty go prosisz na przykład o podanie kodu pocztowego, miasta, numeru telefonu, nie daj Boże jeszcze tam adresu domowego. Wiesz, jakby zastanów się, po co ktoś ma chcieć ode mnie takie informacje, jak ja tylko chcę pobrać e-book, tak? Więc odejdź od schematu, że ty tam na landingu z lead magnetem to zawierasz formularz z 5 polami, 6 polami. Ja bym ograniczył to do 2, to jest moja rekomendacja. Możesz zrobić z nią cokolwiek chcesz. Więc lead magnety oparłbym o formularze 2-kolumnowe maksymalnie. Natomiast jeśli chodzi o formularze takie konsultacyjne, na zasadzie masz bezpłatną konsultację, to oparłbym to albo o 2 pola, albo o 3 pola maksymalnie. Żadne 4, 5, 6 pól. Pierwsze pole to byłoby numer telefonu oraz e-mail, albo e-mail, numer telefonu i ewentualnie preferowana godzina kontaktu. Ta trzecia rubryka dotyczyłaby właśnie preferowanej godziny kontaktu, gdzie albo ktoś wpisuje, albo sobie tam wybiera, że na przykład od 9 do 12, od 12 do 15, od 15 do 17. Część osób jest dość mocno zajęta w ciągu dnia, tylko telefonu nie odbierze. Poza tym to też działa tak trochę psychologicznie. Jeśli ktoś tam zaznaczy, że między tą a tą godziną prosi o kontakt, to też dużo osób będzie po prostu pamiętało, że gdzieś taki kontakt zostawiło, że wskazało taką i taką godzinę kontaktu. I jak taki telefon do nich zadzwoni, to bardzo szybko mogą sobie przypomnieć, że faktycznie oni taki kontakt zostawiali, a to połączenie, które właśnie otrzymują, prawdopodobnie właśnie dotyczy tej sprawy. Dużo osób chroni swój czas, nie odbiera nieznanych numerów albo bardzo niechętnie to robi, a w momencie jak ktoś sobie wybierze godzinę kontaktu i ty o tej godzinie dzwonisz, to ma zakotowane w głowie, że hej, mam się spodziewać telefonu, to go odbiorę. Punkt 5. Jest to nawiązanie trochę do wcześniejszego punktu, czyli teksty, które mówią o niczym i absolutnie nie trafiają w potrzebę klienta, który na taki landing wszedł chociażby z darmówką. Czyli nie stosuj tekstów o twojej firmie, jaka twoja firma jest wspaniała, ile ona to ma lat doświadczenia, jaki ma super zespół i co ona tam nie zrobiła, tylko wyjdź z potrzeby odbiorcy, tak? Zastanów się, jakie są potrzeby tego odbiorcy, zrób to w oparciu o twoją buyer personę,
kim ta osoba jest, co ona tak realnie potrzebuje, jaka jest jego bolączka, tak? Jaki w ogóle twój lead magnet, jaki on problem rozwiązuje, tak? I następnie nawiążę do tego problemu. To jest teoretycznie tak proste. Ja to bardzo spłaszczam oczywiście, bo tutaj dużo bardziej trzeba wejść w jakąś psychologię. Sprawdzić sobie też kilka hipotez, sprawdzić sobie kilka założeń, sprawdzić kilka nagłówków, więc to też tak nie podchodzi do tego, że ten landing, który powstanie, ta jakby jego pierwsza wersja, to będzie ta finalna wersja. Nie, robisz pierwszą wersję, wpuszczasz ruch, patrzysz, jaka jest konwersja, ok, jest na poziomie 20%, co możemy zrobić, żeby było na poziomie 30%. Zmieniasz tytuł, nagłówek, inne przyciski, inne wezwanie do działania na przyciskach, zmieniasz formularz, coś tam przebudowujesz, wpuszczasz znowu ruch, ok, jest większa konwersja. Co możemy jeszcze zrobić, żeby to poprawić? Nie bazuj na tym, że raz stworzysz landing i ten landing będziesz wykorzystywał w niezmienionej formie przez 5 lat. Tak to już obecnie nie wygląda. Ten landing ma być edytowalny, w każdej chwili powinieneś móc dokonać na nim zmian. Ale te zmiany też powinny być faktycznie przemyślane, a nie bazowanie na tekstach, które mówią o niczym, mówią o twojej firmie, jaka to twoja firma jest świetna i cudowna. Dobry nagłówek, dobry tekst mówiący o problemie. Podejść do tworzenia tekstu i do tego odbiorcy, który wchodzi na scenę, że on robi to z pobudek egoistycznych. Tak, on wchodząc na ten landing chce coś uzyskać i ty musisz to w tym tekście zakomunikować. Teoretycznie tak proste, a w praktyce wiele firm ma po prostu z tym problem. To 5 najważniejszych punktów, które pozwolą ci zbudować landing page z konwersją na poziomie 50, 60, może nawet 70%. Oczywiście bardzo, bardzo istotne w tym wszystkim jest, czym ten landing page będzie, to znaczy jaki produkt na tym landing page'u będzie się znajdował. Chodzi na przykład mi tutaj o darmówkę. Czy ta darmówka będzie faktycznie odpowiadała na potrzeby odbiorców? No bo jeśli od razu to, z czym wyjdziesz do tych osób, będzie po prostu słabe albo w ogóle nie będzie na to zapotrzebowania, to możesz zrobić te wszystkie punkty dobrze, ale w praktyce to i tak niewiele zmieni, bo na przykład w ogóle nie będzie zapotrzebowania na tego typu produkt. Jeśli popyt jest duży, to wtedy przechodząc przez te wszystkie punkty masz dużą, dużą szansę zbudować landing, który będzie miał konwersję 50-60%, co finalnie wpłynie na bardzo fajne koszty zapisów, na bardzo fajne koszty budowy tej listy adresowej, którą możesz w przyszłości wykorzystać. A jeśli chcesz dowiedzieć się, jak taką bazę może wykorzystać, to zajrzyj do moich innych publikacji dotyczących email marketingu, dotyczących marketing automation, dotyczących webinarów, bo jest to zagadnienie z tym powiązane. To wszystko w tym materiale. Dzięki za Twoją uwagę. Dzięki, że jesteś do końca tego odcinka. Daj proszę lajka, jeśli ten film był dla Ciebie wartościowy. W opisie tego materiału znajdziesz również wszelkie dane kontaktowe do mnie, także jeśli masz jakieś pytania, to śmiało się tam odzywaj. Czy to na maila, czy przez stronę internetową, albo w mediach społecznościowych, jestem wszędzie dostępny. Jak do mnie napiszesz, to po prostu porozmawiamy. Dobrego dnia dla Ciebie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku za kilka dni. Trzymaj się. Cześć.